Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry, gramy w Wolsen, kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy w Stormfall, po ostatniej akcji z tym skarbcem prawdy. Jesteśmy w Stormfall z powrotem, wyprzedamy wszystkie śmieci i idziemy do obozu Herbu Świtu i będziemy podążać tą drogą tutaj przez pustynię, tak mi się wydaje, aż tutaj do piramidy. Ale na początek tutaj trochę śmieci nazbieraliśmy. Jeden kamyk jest, to ten kamyk sobie zostawimy. Reszta wydaje mi się, że to są rzeczy, które nie są jakieś tam specjalnie ciekawe. Aczkolwiek możemy posprawdzać, jak będziemy mu to sprzedawać. Ma coś ciekawego? Buty ma. Cicho zbiegi. Przeczytałem cicho biegi na początku, ale to są cicho zbiegi. Spodnie dla berserkera, ale te co mamy są... Chociaż tutaj do wytrzymałości 27 tysięcy, no mam kasy 82. Tak, nie głupio by było to kupić. Chociaż ostatnio stwierdziłem, że nie ma sensu kupować, bo i tak lepsze później wypada. Tak, pas sprzedajemy, tarcza idzie do sprzedania, dwuręczny miecz. No nie, to co mamy, to jest lepsze. To co mamy, to jest lepsze, to też. Jeszcze chwilka. Okej, okay, teraz tak, pistolet. To kaptur. Jeszcze chwilkę mówiłem, gdy musiałem sobie tutaj ustawić na drugim monitorze jedną rzecz, ale już jest ogarnięte. To do sprzedania. To do sprzedania. To jest niegłupie. Tutaj dwa kamienie można włożyć. Okaleczające, a tutaj toksyczne są jeszcze. Dobra, te sprzedamy. To sprzedamy, to sprzedamy. To wszystko sprzedajemy. Tutaj jakiś dwuręczny topór, ale to chyba używaliśmy wcześniej. To sprzedamy, to jest słabsze, tak przynajmniej to wygląda. Tutaj troszeczkę większe odporności są, ale to jest do zwinności, do częstości regeneracji zdrowia 9, a tu 6. A dobra, też sprzedamy. I tutaj to wyleciało chyba z bossa, bo to są te, które mają tutaj minusy ogólnie rzecz biorąc. I przez to nie chcę nic. Dobra, jesteśmy przygotowani do drogi. Pies za nami podąża. Czyli przenosimy się do herbu świtu. Obóz herbu świtu. Mamy tu do pogadania z Gernes. Także na dzień dobry. Na dzień dobry. Zapytajmy, co on od nas chce. Gernes, I did my part. Here's the second piece. It's on you to make something out of it. The power of the searing song at one's command. Let the Hellion fulfill its function once again. Anathea, may your light break Fury's ascent. So much power is contained within. A glimpse of her energy. Good. We have the weapon. We were supposed to have an army of truth seekers at our back to clear the way to the monolith. How are we going to get through the thick walls of Crimson Keep with so few left? While you were gathering the second piece, we've been busy trying to find a way in. We will turn chaos to our advantage. As we speak, the Third Purifier's Legion is laying siege to Crimson Keep to try to regain control of it from the pacified troops inside. Republicans of the Senate against Republicans of Araman. In time, the Senate will lose the whole Legion. And worse than that, they will all end up pacified. And yet, the mayhem they cause is a blessing, keeping our common enemy busy while we make our way in. Wait a minute. You plan to have us cross Republican siege lines before even reaching Crimson Keep? Correct. It is the only way to seize the momentum that the Purifiers are unknowingly building. The Daybreakers will move with me to strike the Republican lines first. They will send troops to stop us, but we will storm through to get to the Crimson Keep's main gate. Meanwhile, you should meet less resistance as you go your own way through the trenches. Reach the keep's walls, find a way to their top, cut your way through pacified thralls, and open the main gates. We will meet you in front of the monolith. Using the battlefield's chaos to our advantage is a double-edged sword, Gernes. Still, you are right. This is bold enough to work. Valeria will join you. It cannot hurt to have Fury on your side, too. Oh, and, thank you. Thank you for everything. Czyli wychodzi na to... We march to war! One with the light! One with the light! Dobra, chyba skończyli. Czyli wychodzi na to, że ta Valeria będzie
będzie z nami podróżować znowu i pomagać nam w walce. Spoko, buty berserkera. Aha, bo tu mamy buty ciężkie. Degenerowanie zasobu do zaciekłości. A ciężkie? A te ciężkie są lepsze niż to, co ma. Dobra, weźmiemy ciężkie tym razem. Oj, wpadł level. Wpadł level, także rozdysponujemy sobie punkciki. Weźmiemy, damy 5 w życie i 5 w zaciekłość. Okej. Okay. I tutaj w to drzewko. Tak. Co tu można? Dowartości szansy na dolegliwości, czas trwania akumulacji do... Nie. To nas nie interesuje. Do maksimum zdrowia. Tu jest wszędzie do maksimum zdrowia. Obrażeń od ataku 5%. No tu jest 8%. Obrażeń 5. Dobra, to na razie to weźmiemy atak. Sobie wrzucimy. Żeby było trochę więcej. Dobra, idziemy porozmawiać z tą Valerią. Pewnie znowu będzie przegadana. Przegadana scenka. Dobra, ona jest gdzieś tutaj. So you're not a Republican anymore, but you still dress like one. A dead one. And you plan to confront their Grand Inquisitor? There. Hemlock works for the Covenant of the Blind and Ahriman. Probably always has. He's as much a Republican as I am now. If stories about him are true, I hope you don't cross paths with him. For your sake. I know what to expect now. Dobra. Przeskoczyłem w międzyczasie kamerą na drugą stronę, żeby nie zasłaniać tych dymków tutaj, które się wyświetlają, jak oni rozmawiają. Okej, dobra, możemy z nim pogadać. So this is it. We march to war against the purifiers, against the covenant of the blind, against fury itself. Looks like it. You know the plan? I know their plan, all right. What about ours? What do you mean ours? We open the gate. I'm talking about Hemlock. You know he will be out there. Opening the gate is one thing, but we have to rat him out and finish this. One way or another. I know, sister. We earned everything this time. No matter the odds. Dobra, idźmy dalej. Idźmy. Podróż przez czerwone pustkowia. No to podróżujemy. Jesteśmy przygotowani do podróży. Do zabijania hord wrogów. Dlaczego by nie? Co tutaj jest? Ołtarz towarzysza. A, ta olbrzymia żmija będzie za nim podążać. No dobra, spoko. No i tutaj mamy od razu ślady, czyli idziemy do jakiegoś bossa, tak? No dobra. Skoro tak. Pierwszy ślad. Polowanie, czas zacząć. Dużo się tu dzieje, ale ogólnie rzecz biorąc nie mam szału, żeby sobie powalczyć jakoś sensownie. Znaczy mogę wypić w sumie. Średnia mikstura szału, właśnie. Weźmiemy. Coś tu wypadło? Nie. Dobra, jak idziemy? Cały czas do przodu na pewno, ale... Tutaj horda wrogów się pojawi, także... Coś za to dostaniemy prawdopodobnie. Teraz mamy Valerię i tą żmiję, która nam tu pomaga, także... Także spoko. Okej. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, czy ja to rozwaliłem całe? Chyba tak, ale nie wiem, co dostałem. Premia do szybkości, ale zniknęła już. No dobra, idziemy dalej. Idziemy szukać bossa. Nie wiem, czy my tu będziemy przechodzić i oglądać całą tę lokację z każdej strony, bo to trochę bez sensu. Ale nie mogę tego trafić. No, powiem, co ostrze, poziom umiejętności wzrósł. Tu jakieś ametysty powypadały. Oko. Jak będziemy trochę tu, trochę tu. Trochę tu będziemy podróżować. Gdzieś te ślady są, ale ślady to są i tak pokazane strzałeczką, także nie da się ich ominąć za bardzo. Natomiast możemy ominąć... Co najwyżej jakieś skrzynki, ale... Przeżyjemy bez tego. Za dużo takich małych stworów. To może częściej powinienem miksturkę używać z szałem, żeby mieć szał właśnie naładowany.
nic za bardzo nie mogę zrobić, jak nie mam naładowanego szału. Ta Valeria też pomaga, także spoko jest. Topór bitewny wypadł. Weźmiemy, podniesiemy. Pewnie i tak tylko pójdzie do sprzedania. No, ona daje radę. Daje radę i to nawet całkiem przyzwoicie. Można by było eksperyment przeprowadzić i w ogóle nie próbować się wdawać w walkę, tylko poczekać, aż oni pozabijają wszystkich wrogów. Zobaczymy. Dobra, tu jest rozgałęzienie, ale zobaczmy. Ona ich zatrzymuje. No dobra. Jesteśmy jednak potrzebni, ale nie jakoś bardzo. Gra się sama przechodzi, można powiedzieć. Do spotkania z jakimś bosem to ogólnie. If Hemlock's possessed, you think we can still save him? He is not possessed. Small difference. I disagree. He willfully put himself in the service of Aramis. I don't see why he would do that, but he did. There is no saving him from himself, is there? Frankly, I don't know. We have awakened his will to resist. He's fighting back against Aramis' control, even if that does bring him immeasurable pain. Maybe we should assist him to break free, rather than put him there. He turned Edric against you. He abandoned me when he could have stopped Malus. Even if we could bring him back, I'm not sure I could forgive what he did to us. You judge the grand. Ale dużo gadają. I see a prisoner of his own mind striving for moments of freedom. Would you have done any better? Would I? I wouldn't have made a pact with Aramin in the first place. But I get your point. Tak dużo gadają, że jakąś myśl mi przerwali, ale zapomniałem, o czym mówiłem, także to jest to wszystko. Tutaj coś jest. A i tu jest dodatkowa lokacja, okej. Okay. Dodatkową lokację zejdziemy sobie, dlaczego by nie. I jeszcze to możemy odpalić. Tutaj będzie horda wrogów. Okej. Okay. Przyspieszenie powinniśmy dostać. Pokonanie tego wszystkiego. No mamy. Daje do prędkości. A to prędkość ataku. Dobra, tu jeszcze, zanim zejdziemy, to tu jeszcze jakieś mocniejsze stworki są, także spróbujemy je pokonać. Może coś ciekawego wypadnie. Zginął. Nie zginął. Teraz zginął. Amulet wypadł. Spoko. Już. Jakiś amulet wypadł, ale możemy sprawdzić. Plus 12 do wytrzymałości. Ten, co mamy plus 13, także nie dziękuję. Dwuręczny topór też nie dziękuję. Dobra, to zejdziemy do tej lokacji tutaj. Co tu jest? Zobaczmy. Nie mamy jakiegoś konkretnego zadania. Zanim zdążę kogokolwiek zaatakować, to już jest pokonane. O, tu jest skrzyneczka. Nic ciekawego. A stąd też nic ciekawego. Nic ciekawego dla nas w każdym razie. Idziemy na dół. No tu zaraz będzie wyjście. Nie wiem, czy to jakieś groźniejsze stwory będą, jakiś boss, czy tylko takie jakieś zwykłe mobki. No, możemy tu zaglądnąć w ten korytarz, bo w sumie to może tutaj też coś się świecić. No właśnie. Szkoda tylko, że tu nic nie ma. Jakiegoś specjalnego dla nas. No i oszałamia. W każdym razie ruszyć się nie mogą. A to co to? Złoto. To złoto. O, tutaj to weźmiemy. Oszałamia ich nie mogą się ruszyć, także całkiem przydatna sprawa. Ciężki hełm wypadł. Weźmiemy. Tutaj przejdziemy naokoło.
zaraz ta lokacja się kończy, także nic ciekawego. Zobaczmy, może gdzieś tutaj jest ukryta, jest jeszcze... O, właśnie. Jest ukryta jeszcze jakaś skrzyneczka. Jak to help? Co ci się stało? Halo? Co ci się stało? Wstawaj. Nic ci nie będzie. Wstała, wstała. Już się zacząłem obawiać. Ale nie wiem, co ją tam przyatakowało tak mocno, że padła. No dobra, w lokacji, w której nie każą nam nikogo zabijać. O, ty, dziadu. Chodź. Bo z ciebie dużo złota leci. Brawo. Nie dość, że dużo złota, to jeszcze dużo przedmiotów z niego leci. Chyba drugi raz ten skarabeusz się mi pojawił dopiero. Ciężki hełm. O, rękawice berserkera, bardzo ładnie. Zamienimy na tą, dobra. Mamy dwie takie same w sumie. Ciężki hełm to też... O, tu jest jeszcze lepsza rękawica. Do 5 zaciekłości, tu jest do wytrzymałości, ale tutaj jest... O, to z tą możemy zamienić. Dobra, wypadły dwie rękawice, z czego jedna lepsza od drugiej, okej. Okay. No to jest spoko. Warto było gonić skarabeusza. Chyba dopiero drugi raz się pojawił. Znaczy, drugi raz się pojawił na tyle, że go przyuważyłem i przyatakowałem, bo może był już wcześniej, tylko on ucieka, że mógł uciec. Wcale mi się nie zdziwił. Coś ciekawego? Nie. Ale z takich pamiętnych razów to wydaje mi się, że dopiero drugi raz. Nie, to pomyliłem przyciski. Uzyskać wzmocnienie, no dobra. Skoro możemy, to uzyskamy. Ekstra zdrowia, ale to dość do sprzedania raczej. Wszystko. Dobra, idziemy do góry. Idziemy do góry, bo tak idziemy tą drogą. Jakoś końca nie widać za bardzo. Gdzieś powinny być te ślady, a na razie mamy tylko jeden. Dużo się dzieje, ale tak ogólnie przechodzimy bez większych problemów. Okej, okay, teraz wy. To daje radę ten młoteczek taki. Jeszcze pod trójką coś mam, ale nie pamiętam co. Aha, a tu jest to. To też było spoko. Tak, to też było spoko, tylko że dużo szału trzeba mieć na to. Tutaj mocno bijecie, ale i my mocno bijemy. Dobra. Poginęły wszystkie stwory. Nie mam szału. Ale teraz mam. Patrzę na mapy. Nic tu się nie zmienia. O, tu jest coś. Nawiedzony kamień. Katalizator wypadł z niego. Okej. Okay. Przyznam, że już od jakiegoś czasu przestałem zwracać uwagę na to gadulstwo tych postaci, bo i tak mnie... Nie mam czasu słuchać ani patrzeć, co oni tam gadają. Czytać, co oni tam gadają. A historia też nie jest jakaś strasznie porywająca, przyznam szczerze. Nic ciekawego. Miałem nadzieję, że tu na końcu może jeszcze... O, tutaj coś było, no ale też nic ciekawego. Historia jest taka sobie, no. Jest, bo jest, w każdym razie. Jesteśmy w przededniu, tak naprawdę. Dzisiaj, jak nagrywam ten odcinek, on się ukaże prawdopodobnie dla was jutro. To chyba będzie 21, czyli będzie premiera, wyjście z Early Accessu Last Epoch, które mnie bardzo ciekawi samo w sobie.
bo wydaje mi się, że będzie dużo lepszy niż ten Wolsen. Oczywiście skończymy serię. Skończymy tutaj serię, dojdę do endgame'u i dalej już nie będę grał. Tak jak mówiłem, endgame w tej grze mnie zupełnie nie interesuje. Interesowała mnie tylko kampania. Interesuje mnie skończenie kampanii, nic więcej. Także jak dojdziemy, to prawdopodobnie Last Epoch. Albo Epoch, nie wiem jak to się wymawia, chyba Epoch. W każdym razie będzie kolejną chyba grą, która się pojawi na kanale. Taki mały spoiler dla tych, którzy w ogóle oglądają i dotarli do tego. Ten mamy już. Dotarli do tego momentu, będą wiedzieli, co będzie następne. Tutaj buty jakieś wypadły, tak, dla Berserkera. Do zaciekłości. To jest do regeneracji zdrowia. Tu nie ma regeneracji zdrowia w tych butach, dobra. Ale za to zadajemy większe obrażenia. No dobra. Przechodzimy w Berserkera ogólnie. To już wcześniej wymyśliłem. Ok. Misja poboczna rozpoczęta. Zabij wrogów w okolicy. Nie ma nic konkretnego. Nie wiem, czy tu jacyś bossowie będą. Czy tylko zwykłe mobki? Zaraz się wszystkiego dowiemy. Tarcza wypadła. Weźmiemy. Aha, tu jest zamknięta ścieżka, także pójdziemy najpierw tędy. Coś tu ciekawego? Nie, ale o, tu może być coś ciekawego. Niestety. Nie ma nic. A niedługa ta lokacja jest, tam już wejście widziałem, znaczy wyjście. O, a nie, to tylko kolejny. Kolejny ten nie pamiętam jak to się nazywa. Enerak? Zresztą się kolejna ta umiejętność, której możemy się nauczyć. Naładowałem pasek pierwotnej esencji w międzyczasie, także spoko. Jak trafi nam się jakiś boss, to się może przydać. Znaczy do bossa jakiegoś zmierzamy cały czas, tylko że go tu na razie nie widać. Okej. Okay. O, teraz jak naładowałem, to proszę bardzo, to jeszcze... Enerakt to się nazywało właśnie, Enerakt. Jak już naładowałem na pełno, to się jeszcze pojawił ten ołtarzyk, z którego jeszcze więcej wypadło. O, tu jest jeszcze jedno. Co tu jest? Jacyś bossowie są? Nie ma tu nikogo jakiegoś groźnego. To zniszczymy. A już tak dla samej zasady tak naprawdę. Bo to złoto tak mi średnio jest do czegokolwiek potrzebne. Nie wiem, odpalmy. A nie, tutaj ołtarz darów, tutaj dostajemy coś. Kostur dwuręczny, nie dziękuję. Topór bitewny dwuręczny, słabszy niż to, co mamy. Wielki miecz, nie dziękuję. Łuk i buzdygan, ale to jest jednoręczny. Patrzę, co jest najdroższe. Dobra, weźmiemy to. Ale nic takiego, co byłoby lepsze niż to, co mamy. Wrogów w okolicy mamy zabić. Jeszcze wszystkich nie zabiliśmy, bo jeszcze zadanie... O, właśnie. Właśnie w tym momencie zadanie zostało wykonane. Robimy jeszcze tego. Na ramienniki Berserkera. Do mądrości? No nie. Tak to weźmiemy. Ale nie będę ich zakładał też. Czyli nic z tej misji nam nie przyszło ciekawego. O, jeszcze tutaj możemy zobaczyć. Nic ciekawego nie otrzymaliśmy tutaj, no to już zdarza się. Znaczy, no trochę punktów doświadczenia za zabicie wszystkich stworów. Za zrobienie zadania, to na pewno. Za chwilę wpadnie kolejny level tak naprawdę. I jeszcze raz, bardzo ładnie. Dobra, przejrzyjmy teraz wszystko, co tutaj zostało. I wychodzimy z lokacji. Tutaj coś jest. No to weźmiemy. To jeszcze możemy. Nie ma nic. Dobra. I tutaj się kończy pierwszy ten... Uwaga. Abyś mógł zrobić swoje i otworzyć główną bramę karmazynowej wieży,
Brzaskowicze muszą zrobić swoje i odciągnąć republikańskie wojska w swoją stronę, abyś ty mógł przejść, abyś mogła zrobić swoje i otworzyć... Abyś mógł, abyś mogła. Chyba jedno powinno być tylko dla konkretnej postaci. Dobra, nieważne. Zobaczymy, co tu się wydarzy. I kto nas tutaj tak naprawdę zbije za chwilę, bo pewnie tak się stanie. Będzie jakiś atak, pewnie będziemy musieli odeprzeć. Bo tutaj wydarzenie, także mam nadzieję, że się nie damy zabić. Daybreakers! Remember what we fight for. One with the light! One with the light! No i co, tyle? A, bo to oni tam rozpoczęli, a my idziemy dalej. No dobra, ja myślałem, że będziemy uczestniczyć w jakiejś walce. A oni się tu biją na dole. Okej, mamy punkt nawigacyjny, czyli jesteśmy tutaj. My dalej podążamy przed siebie, tak? Patrzę na czas odcinka, no krótko wychodzi, krótko, także chyba idziemy jeszcze do kolejnego punktu. Nie ma na co czekać. Tu jest dodatkowa misja. Zobaczymy. Zabij Vincentusa. Oddech Anulai Tai. P. Vincentusa oczywiście. Nie doczytałem do końca. No dobra. Trzeba go zabić, to go zabijemy. Takie króciutkie odcinki to tak... No, teraz to jest około 25 minut, może troszeczkę ponad, także jeszcze myślę, że do następnego portalu uda nam się dotrzeć. Aczkolwiek nigdy nie wiadomo, jak tymi strzałami, o właśnie. Jak daleko jest następny portal, także może się okazać, że jest dalej niż mi się wydaje. Zwłaszcza jak są takie misje poboczne gdzieś jeszcze. No dobra, to co, idziemy w tę stronę, nie będę tutaj... Każdą odnogę wchodzi, bo to i tak większego sensu nie ma. Poginęli. Idziemy szukać. No, bigo. Nie mam. A to weźmiemy. Nie miałem szału. A tu chyba naokoło można było obejść też, dobra. Tak byśmy dotarli w to miejsce, w którym jesteśmy. Nie jest źle. Uderzanie w te skrzynki wszystkie też generuje szał, także można sobie go podbić troszeczkę w momencie, w którym zaczyna tam spadać. Dobra, teraz tu patrzę, tu chyba wydaje się jakaś taka większa ta lokacja troszeczkę. 37 poziom, no bardzo ładnie. I co? Może życie tym razem. Dodajmy sobie do życia. Okej, a atak sobie zrobimy tutaj. Do maksimum zdrowia, nie? Do obrażeń do ataku. Tu jest 8 punktów, tak? Potwierdź. Będziemy w tę stronę podróżować, w tym drzewku. Tak to określę. O, aż kolumnę rozwaliłem. Tak go uderzyłem, że aż kolumnę rozwaliłem. Dobra. No jest boss, okej. Siema, panie Vincentus. Strzelasz jakimiś kulkami, tak? A już tutaj się... Wdała walkę jeszcze zanim w ogóle podszedłem. No i dobra. To możemy zebrać, to też. Spodnie, ciężkie jakieś. Czarodzieja Berserkera. 359,66. O, proszę bardzo, lepsze niż to, co mamy do zwinności. No dobra, te spodnie. O, już mamy pełny ten. Spodnie możemy zamienić. Tutaj jest defensywny 1. Do odporności... na obrażenia fizyczne, na zamrożenie do regeneracji zdrowia. O, proszę bardzo, masz.
Dobra, chyba możemy się przenieść. Znaczy, wyjdziemy w ogóle stąd. Bo to jest ostatnia... Ostatnia miejscówka. Aha, i tutaj jest przejście dalej. Tak? Czy my stąd wyszliśmy? Nie, no nie mogę biec. Mogę, ale nie mogę mapy przesunąć, także chyba... Chyba tu powinniśmy iść. Ale zanim tam pójdziemy, to najpierw się przenieśmy jeszcze do miasta. Szybko wszystko sprzedamy. Żeby mieć pusty plecak. Żeby nie biegać z tym wszystkim tutaj. Kamyki oczywiście zostawiamy. Dobra, teraz tak. To się nauczyliśmy. Znaczy, ten kolor już znamy. Gitara i teraz jeszcze do ciebie. Sprzedamy wszystko to, co na pewno przeglądałem. Tutaj jakiś pas jest. Zostawimy to, co mamy. A to jest to do mądrości, to tego nie chcę. Tutaj są jakieś buty, nie. Nie, nie. No, ten hełm berserkera więcej zdrowia dodaje do zwinności. Plus 7. No nie, na razie to, co mamy, jest jeszcze lepsze. No i okej, idziemy dalej. Przy polu bitwy. Rozumiem, że tu mamy iść. Zaplecze Republiki. Dalej szukamy następnego tropu. I could recognize their thunder anywhere. Purifiers brought big artillery this far north. Seems that the Senate will spare no expense to get. Kurde, ilu ich idzie? No, tutaj jest, będą całe grupy. Dobra, zaczyna się robić ciekawie. Na zapleczu jesteśmy, czyli musimy. Oj, wybuchowe beczki widzę właśnie. Dobra, nie dać się zabić od wybuchowych beczek, bo będzie głupio. Muszę uważać na te wybuchowe beczki w takim wypadku. Skoro już wiem, że są, to trzeba na nie zwracać uwagę. Ty gdzie biegniesz? Dobra. Uwaga na snajperów. Tak, i na wybuchowe beczki. No. Jeszcze go tym łańcuchem, ale już nie było potrzeby. Czy chyba to są wybuchowe beczki? No już pomagam. Nie wiem, dlaczego się znowu przewróciłaś, ale masz. Dobra. Ty żyjesz? Nie żyjesz. W tę stronę jest nasz cel. A tutaj jest jakaś rozległa jeszcze... Rozległy obszar. Oj, to nasza. Nie wiem, czy tu w dół jest warto iść. Nie będę tam schodził nawet. No i bardzo ładnie. I jeszcze raz. A ty kim jesteś? Dlaczego cię nie ma? Alesta. Ten jest jakiś lepszy. Nie mam szału. Dobra, próbowałem tamtych podobijać. No, okej. O, tutaj jakaś maszyna bojowa. Ale... Rozwalona. Jeszcze ty. Okej. Okay. Trzeba zwracać uwagę na życie. Halo. Dobra. Jakby odrzuca mnie ta maszyna od siebie, także trzeba na nią uważać. Tutaj nie ma nic. Skrzynkę otwieramy. Nie ma nic. Dobra, o tu jest jakiś boss. Siema. Kolejny ten. Kolejna ta dziwna maszyna, no, która mnie odrzuca. Dobra, jeszcze wy tutaj się zgromadziliście. No dużo się dzieje. Dużo się dzieje. Dużo tych stworów tutaj chodzi. Tych żołnierzy jest też dużo.
ale powinniśmy raczej dać radę. Te obszarówki dają radę. Jak to się nazywa? Pawiące ostrze. Też jest całkiem spoko. Okej. Skrzyneczka. Nic ciekawego. No idziemy w górę. Kraina jest rozległa, no ale po tych pustkowiach to tak liczyłem, że będzie trochę chodzenia, bo te portale też są oddalone od siebie troszeczkę. Aczkolwiek już wcześniej udowodniliśmy, że tak naprawdę nie wiadomo, jaka jest odległość między portalami, jaką trzeba przebyć, żeby... To co to? To coś strzela, ale nie wiem... Nie wiem, co to tak strzela. O, o, lecą kolesia. Okej, to co to jest? Czy to wybucha? Nie, to mogę rozwalać. To nie są wybuchowe beczki. Trójkąt, trójkąt, na ten kwadrat muszę uważać. Dobra, ona chyba dostała znowu i jest uziemiona. No to to tak strzela tymi piorunami. To do rozwalenia, nie ma nic. Tam jest jakaś czaszeczka, czyli będzie jakiś mocniejszy stworek. Okej, dużo złota. I dużo stworów, no to lecimy z nimi. Jeszcze wy. Nie uciekaj, nie uciekaj, i tak to dogonię. Bardzo ładnie. Podniosłem to, podniosłem. Mogę się nauczyć. To też mogę się nauczyć. Neutralny khaki barwnik. No, spoko. Do niczego jeszcze nie użyłem tych barwników, także. Pewnie są spoko, jakby było. Jakbym je używał. O, ten jakimś. Plują został. Też kimś tu pluje na nas. Jedziemy go tym haczykiem. Mam szału. Oj, życie mi ubywa. No ale dobra. Tutaj powinienem te popodnosić. Znaczy posprawdzać, ale jakoś tak do tej pory. Wychodzimy bez tego. Dobra. Mamy kolejną lokację dodatkową. Zejdziemy. Przez co odcinek oczywiście zaczyna się wydłużać. No ale cóż. Co tutaj? Tutaj nic. O, jaka wielka lokacja. To przez to się na pewno odcinek nie wydłuży za bardzo. To są jakieś skrzynki, ale na czerwono to są chyba jakieś złe skrzynki. No nie. Myślałem, że coś wyskoczy z nich. Pistolet wypadł. No dupy nie urywa, powiem brzydko. Kostur też mnie nie interesuje. Ostatnia rzecz. Nic. Tu nie mogę wejść. Aha, bo to jest taka lokacja, gdzie tylko są skrzynki, nie ma żadnych przeciwników. I wychodzimy tym samym wyjściem, które jest wejściem. Okej. Jeszcze? Dobra. Idziemy tego tropu szukać tutaj, bo na razie tylko w sumie zapoczątkowaliśmy. Może to jest już ostatni boss. Ten trop będzie do samego końca. Nie wiem, tak sobie gdybam, bo tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Co tutaj, to weźmiemy, otworzymy. To mogę rozwalać, to mnie nie, to nie są jednak beczki wybuchowe. Myślałem, że to są wybuchowe beczki, ale to chyba nie są jednak wybuchowe beczki, a tam to nie wiem, czy to było to samo tam wcześniej. Co uznałem za wybuchową beczkę, być może. A, bo to było takie coś, a to nie są wybuchowe beczki, to ja to się bałem. Dobra, są. Są. Okej, okay, sprawdzone. To nie jest beczką. To nie jest beczką, ale tam to było beczką wybuchową, tylko że nie wybucha, a razi piorunami. Także dobrze by było być odpornym na pioruny na przykład. Dajesz radę tutaj? Tym skorpionem dajesz radę. Dobra, to idziemy dalej.
Jakieś latadło jeszcze było, ale ona też sobie z nim. Dobra, zdążyłem się dowiedzieć, to chyba ostatnia prosta. Znowu padłaś. Dobra. Fatalnie się to zabija, bo nie mogę trafić. Okej. No dobra, idziemy. Wróciła do nas, także już mamy pomoc. I cóż, i zmykamy z tej lokacji, zobaczymy. Komórka H. Punkt nawigacyjny odblokowany. O, już tu jesteśmy. O kurczątko. No to powiem wam, że migusiem zrobiliśmy cały ten teren tutaj. Także już naprawdę dochodzimy do... przepraszam, tutaj do tej piramidy i coraz bliżej bossa. Czyli obstawiam, że to będzie ostatni boss. Skoro nie znaleźliśmy śladów do tej pory, to będzie ostatni boss. Ale tego nie dowiemy się jeszcze w tym odcinku. Może dowiemy się w następnym, a może jeszcze jeden odcinek, nie wiadomo, ale obstawiam, że gra już powolutku zaczyna się kończyć. Ale mówię, to wszystko dowiemy się w następnym odcinku, albo jeszcze jednym, zobaczymy. A na dzisiaj to tyle, także mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze i do zobaczenia z tym razem. Pa, pa.